Siemanko YouTube'owicze, wracamy po krótkiej przerwie z nowym materiałem, który będzie dedykowany bardziej dla zajawkowiczów sprzętu fryzjerskiego. Pamiętacie, kilka odcinków temu robiliśmy recenzję plecaka na sprzęt barberski. Mowa właśnie o tym sprzęcie. Jeśli nie widzieliście, to tutaj gdzieś będzie link, do tego możecie sobie sprawdzić. A w dzisiejszym odcinku opowiem o jego młodszym bracie, mniejszej kompaktowej wersji, która dla mnie osobiście jest game changerem. Here's a little something about Brooklyn hot rock the spot. Scratching and mixing, mixing and scratching. 'Cause hip hop remains. Let's go. Więc do tej pory na transport sprzętu barberskiego używałem właśnie głównie tego plecaka. Było to spełnienie moich marzeń na przewożenie sprzętu barberskiego w kufrze plecaku, który jest konkretnie dedykowany właśnie pod taki sprzęt. Jednocześnie ten plecak też trochę waży, jest sporych rozmiarów i faktycznie pakując się tam, pakuje się bardziej na taki długi weekend, jakiś event, gdzie mogę zabrać praktycznie wszystkie sprzęty razem z kosmetykami. Jednocześnie czasem taki plecak może być zbyt dużą opcją, może być zbyt toporny, zbyt ciężki, czasem niepotrzebny, jak potrzebuję zabrać ze sobą jedną czy dwie maszynki na jakąś jedną małą robótkę. No i właśnie, jakiś czas temu miałem urodziny i dostałem zajebisty prezent, który jest nerką, bo jakby nie było, jest to nerka, też właśnie na sprzęt fryzjerski, którą możemy spakować takie rzeczy jak maszynki, trymery, nożyczki, szczotki, pelerynę, czyli wszystko to, co potrzebuję do takiej w sumie codziennej pracy z facetem, tak? Ale jeśli nawet potrzebuję jakąś pracę w domu, po godzinach wziąć, czy na weekend gdzieś podjechać i też zabrać ze sobą takie niezbędne sprzęty, no to mam tutaj świetne rozwiązanie. Jest to mega poręczna, lekka, kompaktowa nerka, w której pakuję wszystkie rzeczy, których potrzebuję do pracy. No i co? Zobaczmy, co tam mamy w środku. Więc tutaj od góry mamy taką główną komorę, w której możemy zmieścić takie sprzęty jak... No ja tutaj akurat mam maszynki, tak? Chodzi tutaj suszarka. Ja używam ostatnio suszarki Dyson i akuracik rozmiarowo idealnie się pasowuje rozmiarowo. No i co? Ja tutaj wrzucam też swój taki piórnik na nożyczki i grzebienie. No i mamy tak samo jak w plecaku komory dedykowane pod maszynki. Są to trzy komory, które też mają kieszenie, tak, na ostrza, plus są przypinane paskami, żeby właśnie te maszynki luźno nie latały. Pomiędzy jest jeszcze też troszkę miejsca, więc możecie wrzucić jakieś inne rzeczy dla wypełnienia. Ja tu wrzucam golarkę, wrzucam trymer i w sumie taki zestaw idealnie wypełnia mi tą komorę. Jest elegancko. Więc mamy to tutaj. No i co, z przodu mamy też taką komorkę, w której trzymam takie rzeczy jak różnego rodzaju szczotki do modelowania włosów, do fejdów, karkówkę. Jest też komora na rękawiczki, taka sama jak w plecaku. Plus też w plecaku były komory na nakładki lub nowe. Jeżeli ktoś pracuje na maszynkach silnikowych, to też może sobie tutaj te przegródki włożyć w sprzęt, żeby był poukładany, posegregowany i w sumie możecie włożyć, co tutaj będziecie potrzebowali do swojej pracy. Takie gadżety, jakich używacie na co dzień. Na górze jest płaska komora, w której trzymamy jakieś takie, ja tutaj akurat trzymam takie niezbędne rzeczy, wrzucam sobie telefon, ostatnio używana maseczka, wizytówki, jakieś inne takie gadżeciki, drobne gadżeciki, które chcę trzymać w jednym miejscu. No i z tyłu też mamy przegródkę, w którą możemy wrzucić sobie właśnie pelerynę do pracy, tak. Jest tutaj dosyć sporo miejsca, możemy wrzucić jedną, możecie wrzucić dwie. No i tak to w skrócie wygląda, tak? Cała stylistyka nerki jest taka sama jak w plecaku, wykonana jest z takich samych materiałów, więc tutaj jeśli chodzi o komfort noszenia, to nie powinniście się martwić. Jest to naprawdę solidny sprzęt, myślę, że posłuży na lata, mega wygodny, a myślę, że ta nerka też będzie świetnym rozwiązaniem dla kobiecej ręki, tak? Jest po prostu lżejsze, wygodniejsze, myślę, że też jako sprzęt po prostu estetyczne. Super rozwiązanie na jakieś szybkie podróże, na których chcemy mieć ze sobą sprzęt, maszynki i tego typu rzeczy. Więc jest to w sumie młodszy brat tego plecaka i myślę, że mogę Wam pokazać tutaj, jak to wygląda właśnie w zestawieniu, tak? Ta wersja jest zdecydowanie większa, dużo cięższa, jednocześnie daje nam dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o pakowanie sprzętu, bo poza sprzętem spokojnie możemy tutaj wrzucić różnego rodzaju kosmetyki.
tym przypadku bardziej koncentrujemy się na samym niezbędnym sprzęcie, jednocześnie kiedy wrzucimy sobie jeszcze ładowarkę do maszynek, to posiadając trzy maszynki możemy śmigać w zupełności cały dzień bezproblemowo, nie martwiąc się o to, że czegoś nam zabraknie do pracy. No i słuchajcie, to by było tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten materiał. Jeżeli chcecie sprawdzić sobie stronę sklepu, to gdzieś tutaj w dole w opisie będzie link do sklepu, możecie sobie sprawdzić. No i co? Dziękuję za poświęcony czas, zapraszam na kolejne produkcje i życzę miłego dnia. Siema!